Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o produktach Long for Lashes, efekt kryoterapii, micelarny szampon i maska przyspieszająca wzrost włosów. Oba mają po 200 ml. Oba produkty posiadają kompleks iTech 2, który działa na włosy niczym chłodny kompres, domyka łuski, ujednolica kształt i wydobywa blask. No więc moje włosy są wysoko porowate i jak widzicie są zniszczone. Ja mam za 3 dni wizytę u fryzjera, więc no one są już teraz, mają wypłukany kolor. Niestety przez moje jakby niedogadanie się z fryzjerką został nałożony mi rozjaśniacz, który automatycznie niszczy mi włosy i obojętnie jak krótko bym miała go nałożone, nie po nałożeniu rozjaśniacza moje włosy się palą. No niestety wyszło jak wyszło, na te włosy spalone była nałożona farba. No i one są takie jak widzicie sianowate, nie za ładne, bardzo suche. Od góry, gdzie jest ten ciemny kolor, jest wszystko ok, włosy są takie jak powinny być, są mięciutkie, tutaj ładnie się układają, ale no tutaj gdzie to, wiecie, mi się normalnie robi bardzo ładny skręt, takie ładne fale mi się robią, a właśnie po tym to widzicie, no te fale nie wyglądają ładnie, właściwie ich praktycznie nie ma, tylko jest takie siano. Niezbyt ładne, więc to tyle jeśli chodzi o moje włosy. No i chciałabym Wam opowiedzieć o tych dwóch produktach. Jak dla mnie szampon to jest produkt, który bardzo, bardzo mocno oczyszcza. Po umyciu włosów tym szamponem czułam, że one są takim jednym wielkim piszczącym kołtunem. Wiecie co mam na myśli mówiąc piszczącym, czyli on jest tak mocno doczyszczający, że aż po prostu włosy się plączą i ma się wrażenie, że no już więcej nic nie da się z tymi włosami po prostu zrobić, tylko nie wiem, obciąć najlepiej. Bardzo, bardzo, bardzo mocno oczyszczający szampon. O zapach taki miętowy i mający dawać wrażenie chłodu. Maska ma ten sam zapach. Tak. Chociaż maska jest taka bardziej eukaliptusowa. O, to jest taki eukaliptus jakby pomieszany z miętą i z czymś słodkim. Taki zapach to jest. Ta maska ma taki delikatnie niebieski kolor. Jak się ją wyleje, nie będę teraz wylewać, bo będę miała całe ręce brudne, a nie mam w co wytrzeć. Natomiast szampon jest przezroczysty. No i muszę przyznać, że po nałożeniu tej maski włosy nagle wracają do życia po tym szamponie, czyli nagle po prostu rozplątuje się wszystko, włosy są miękkie, czuć nawilżenie, czyli tak jakby szampon mocno oczyszcza, a maska to wszystko ratuje. I ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo fajny duet. Chociaż moje włosy rosną bardzo szybko, około 2 cm na miesiąc. No ten komplet jakoś nie przyczynił się do przyspieszenia tego wzrostu. Tak więc na ten temat się nie wypowiem, czy to prawda, czy nieprawda. Może też zbyt krótko stosuję te produkty. Nie wiem, może jakbym je stosowała powiedzmy 3 miesiące minimum, albo jeszcze dłużej, to wtedy może byłoby to zauważalne. Tutaj producent też nam obiecuje większą objętość. No i ja mam generalnie objętość, bo moje włosy są bardzo grube, gęste. No i też to, co widzicie tutaj, to jest połowa moich włosów, bo jakbym podniosła i tak się odwróciła, to może byście zobaczyli, że ja od połowy głowy tutaj mam włosy wygolone, więc no naprawdę ja mam tych włosów bardzo, bardzo dużo, dlatego je wygalam jakby od połowy głowy w dół, bo no nie radzę sobie z nimi momentami. Natomiast fajne w tej masce to wręcz trzeba wmasowywać ją w skórę głowy. No i muszę przyznać, że tu producent się popisał, ponieważ nie zauważyłam obciążenia włosów, przetłuszczania się, wręcz przeciwnie. Jak używam tego kompletu, to moje włosy przez minimum 3 dni wyglądają na świeże.
Czwartego dnia, jak użyję jeszcze suchego szamponu, spokojnie, bardzo dobrze wygląda, do tego jakiś warkoczyk na przykład i super. Czyli tak jak mówiłam, jeśli chodzi o wzrost włosów, nie zauważyłam tego. Jeśli chodzi o jakieś mrowienie, pojawia mi się przy masce, jak już tak dłuższą chwilę masuję skórę głowy, to faktycznie takie delikatne mrowienie mi się pojawia. Jak zobaczyłam te produkty pierwszy raz, jak je wyjęłam z opakowania i tak popatrzałam i mówię, efekt krioterapii. Wiecie, no ja jestem fizjoterapeutą i wiem, w jakich warunkach można mówić, że używa się krioterapii. No i to mnie trochę rozbawiło, bo producent chyba troszeczkę tutaj chyba chciał zadziałać na naszą wyobraźnię, o tak może to ujmę. Mówić, że coś jest krioterapią przez to, że ma eukaliptusowy zapach i ma tutaj składnik, który sprawia, że czujemy mrowienie na skórze głowy, no to troszkę za dużo powiedziane, no ale wiecie, no jak to w kosmetykach, trzeba zadziałać na wyobraźnię konsumenta, więc to może taka przenośnia miała być. W każdym razie polecam Wam wypróbowanie tego duetu, zwłaszcza jeśli macie problem właśnie z przetłuszczającą się skórą głowy. Dajcie znać koniecznie, czy używałyście tych produktów. I z chęcią się dowiem, czy u Was efekt przyspieszenia wzrostu włosów się pojawił, jak Wy odczuwacie na skórze głowy ten produkt, czy mrowienie, czy nic w ogóle nie czujecie, czy chłód, czy może jeszcze jakieś inne odczucia. Bardzo mnie to ciekawi. Ja bardzo polubiłam ten komplet. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego filmu. Buziaki, pa pa!